Tutaj takie trzy strefy wyodrębniłaś, czyli na dywanie mamy wypoczynkową, tutaj jest jadalnia, no i kuchnia. Tak, tak, udało się. Kuchnia jest z sieciówki, ale naprawdę całkiem nieźle tutaj pasuje. No dla mnie poranna kawa w takiej scenerii jak najbardziej. Lubię miękkie poduchy, lubię ja sobie tak, wiesz, usiąść, żeby było przyjemnie. No a przy stole wszyscy musimy siedzieć razem. Ja nawet jak tutaj pada deszcz, to mi się tu podoba. Pięknie odbijają się krople i jest piękny dźwięk deszczu. Druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to przestrzeń. Tutaj naprawdę jest całkiem sporo miejsca, jest szeroko przede wszystkim. Tak, przyczepa ma około 2,5 metra szerokości, więc rzeczywiście całą rodziną tutaj czujemy się całkiem komfortowo i mamy przestrzeń na to, żeby i Marysia mogła się bawić na podłodze i tak jak Nela na przykład odrabiać lekcje, bo zdalne nauczanie mieliśmy z przyczepy. Chodzą tak samo, zmywać naczynia, muszą dbać o czystość w tej przyczepie, tak? Nie mogą rzucać zabawek, nie ma osobnego pokoju, w którym można zamknąć to wszystko. Wyrzuciłam wszystkie szafki z kuchni, z sypialni, wszystkie szafki, czy większość szafek z sypialni.